Siema widzowie, iu, kurwa, dostawa nowego odcinka, witam serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Jak możecie zostawić dla widza to ja się postarał, dla widza się postarał i dla widza ogarnąć zajebistą zbroję, chyba najlepszą, jaką jestem w stanie w aktualnym momencie zdobyć, przynajmniej mega bym się wkurwił, jakbym wszedł na przykład tu na dół, a chłopby miał lepszą zbroję. Więc jest to zbroja taka, już wam wszystko pokazuję, ogarnąć dla widza przed snem, żeby zacząć odcinek. Ulepszony strój kolczy, czyli to jest strój kolczy, który nam ten płatnerz ulepszył, no i dlatego jest ulepszony strój kolczy. Jest kurwa jakieś przekozackie, nie pamiętam ile tamte zbroje miały stacy, ale no, nie, no, jest wysoko widzowie, jest wysoko. Oczywiście kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Wiecie, co ja bym jeszcze zrobił? Miałem tego Amira, to kurwa. Słuchaj. No, ja ci chyba. I co mam jeszcze? Mam kurwa miecz. Widziałeś to? Masz to w Polsce, kurwa? Masz taki miecz w Polsce? I mogę blokować, i mogę się bić z postaciami jednymi. Jest o wiele łatwiej się bić, bo jesteś w stanie dużo, dużo ciosów przeblokować. Co jest spoko. Cyk, cyk, combo. Blok. O kurwa, jaki cios mi. To się popisał dla widza. Nie, no to skamaz jest. No jakim cudem on mi nakopał w tak zajebistej zbroi? Dobra, jednak do dupy ta zbroja. O, halo? Coś przylagowało, widzimy. Tak jak mówię, ja odpaliłem kompa. A, bo ja mam. Kurwa, ja tam wyrzucam rzeczy, zeku. Bo ja mam, widzowie, Adobe Premiere odpalone w tle. Poczekajcie. Zresztą Adobe Premiere, ja mam, kurwa, jakbyście zobaczyli, co ja mam na kompie odpalone, to ja mam 300 zakładek, 6 programów, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe kurwa Encoder, ale Adobe kurwa After Effects, wszystko mam odpalone na kompie, więc poczekajcie. Dobra, widzowie, chociaż premierka zamknę, bo on zawsze w kurwę tego RAM zajmuje. Powinno być dobrze, a ja tak. Czemu laguję? Dlaczego mam 10 FPS-ów wczoraj w mieście? O co chodzi? Bałwan ze mnie. Wlada, słuchaj, mamy tu do pogadania. Dzisiaj na samym starcie kurtyzany. To jest właśnie to, czego potrzebuję z samego Jakie rana. interesy? Ale se zajebistą Cóż, kawę zrobiłem. nie chwaląc się, Kurwa, jaka twoi były dobra kawa. właściciel lokalu Na przekazał widza mi do niego pokazać. klucze. To Nic miejsce od razu specjalnego. odżyło. Mam asortyment dla wszystkich, i Ale biednych, i smakuje, bogatych, kurwa, dlatego mój zajebiście. lokal bije na głowę karczmę Helgi. No, i To jest rzecz jasna, kawa. mamy towarzystwo, o które zabijają się dygnitarze samego Typisz gubernatora. kawę? Razem z moim bratem Amirem Typisz. prowadzimy ten przybytek od dobrych Znaczy, kilku lejesz lat, wodę? a gości stale przybywa. Czekasz? I mleko sojowe. Koniec. I jest Myślałem, że zajebiste jesteś fest. jedyną właścicielką burdelu. Domu publicznego, jak już. Właściwie to tak. Jestem jego główną właścicielką. Amir pełni rolę ochroniarza, ale pomaga mi też w wielu innych rzeczach. Nie jesteś stąd, prawda? Widzę, że nic się przed tobą nie ukryje. No ale Masz kurwa. rację. Ja i brat nie Odkryliśmy. pochodzimy z Archolos. Nie wiążę jednak dobrych wspomnień z moją młodością. W swojej ojczyźnie ocierałam się o skrajną nędzę. Gdyby nie samozaparcie i moja naturalna smykałka do interesów, najpewniej dalej żyłabym w jakimś zapchlonym zaułku na drugim krańcu świata. Widzę, że nie mieliście łatwego dzieciństwa. Różnie bywa w życiu. Jednak gdyby nie To tamte ta doświadczenie, kurtyzana tam robi z tyłu, prawdopodobnie nie byłabym kurwa. teraz jedną z najbogatszych Jogę? obywatelek Co się dzieli dzieje? sportowej. Skąd się wzięła nazwa twojego lokalu? Ha, to tajemnica, mój drogi. Czyli nie zamierzasz mi powiedzieć? Tajemnica to tajemnica. Jo ci kryńca. Co Co nowego? nowego? Konfiskata floty sprawiła, że coraz mniej przypływa tu statków. Choć ja jakoś szczególnie No nie odczułam spadku zainteresowania. racja. Możesz spytać dziewczyn, powiedzą ci to samo. Rozumiem. Co nowego? Coraz częściej widzę Kurwa, u te siebie słuchawki, ludzi patrzcie jak one zadrożonych. wyglądają. Za dnia Czy to do jest jakiś żart? dwóch do dwóch. Jebany. A wieczorami bawią Nigdy się w jak życiu mało nie kto. kupujcie Razerów, bo to jest kurwa tragedia. Czy ja 2 tygodnie na głowie już się zepsuły.
Co nowego? Jeszcze oddałem na prawo Anita. Sprawiła, że coraz mniej przypływa tu statków. Mechaniczne? Choć ja jakoś szczególnie nie naprawimy. Nie spadku zainteresowania. A ja. Dzięki. Dziewczyny powiedzą ci to samo. Świetnie. Czemu ja jeszcze raz słucham to, co ona gada? Cześć, możemy. Ja mam piwo. O interesach? Możemy. Z czym do mnie przychodzisz? Piwo. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo i chciałby zaoferować ci współpracę. Arnoldo. 100 złota za skrzynkę. Takiego piwa jeszcze na rynku nie było. Zostało uważone według autorskiej receptury Tomasa i wyróżnia... Dobra, daj mi go spróbować. Proszę. Biorę dwie skrzynki. Rozliczę się potem z Tomasem. No i dogadamy. Od razu dwie skrzynki tygodniowo? Tak. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? Jak to zamówić dziwkę? Masz coś do picia? Tylko najlepsze trunki, których nie powstydziłby się nawet sam Ernesto. Rozumiem. A to co to jest? Złoty naszyjnik. Złota biżuteria, którą szczycą się bogaci mieszkańcy Archolos. A co to ja mogę założyć? I co wtedy, laseczki? Kręt tytoniu będą do mnie. Kręt zawiera w sobie wysuszony, odpowiednio przygotowany tytoń? A co tytoń? Po co tytoń? Jak można bagienne ziele? Słuchaj, Pieter, ale masz kurwa dzi... No dawaj, najpierw mieszka i teraz gadamy. Jestem zajęty, odejdź. Trzeba się nauczyć lepszej... Aha, to pogadali. I trzeba się nauczyć lepszej umiejętności tutaj... Jak to się nazywa? Okradania frajerów. No nie, nazywa się to tak, ale powiedzmy. Tylko nie wiem, kurwa, bym tą księgę gdzieś musiał kupić. Ja nie wiem, czy to kupił jakiegoś księgarza? Ciężko mi powiedzieć. Kurwa, ja to tak wymasteruję gierkę, że na końcu jeszcze będę nagrywać, kurwa, poradniki. Ale myśl, jak ja będę sławny. Ale dziwny śmiech. A ja umiem w śmiechy takie psychopatyczne, ale teraz mi nie wyjdzie, bym musiał być w moodzie. No jest 5:30, więc nie będę dar pizdę. Ej, ty. Musiałbym się nastroić do tego, ale mam zajebisty psych... A to gdzieś ona ma mieszek, kurwa? Gdzie ona ma ten mieszek schowany? No, wyciągnięte. Nawet się nie zorientowała, kurwa. Hej, pracujesz tutaj? Nie, siedzę i gapię się na obrazy. Oczywiście, że tu pracuję. Nie musisz być tak niemiła. Mogę być niemiła, bo mnie na to stać. Klienci muszą ustawiać się do ciebie w kolejce. A żebyś wiedział, ustawiają się i są do tego cholernie nachalni. Pech, że większość z nich może tylko pomarzyć sobie o spędzeniu ze mną nocy, bo zwyczajnie ich na mnie nie stać. A ja tam nie mam zamiaru narzekać. Więcej wina i ploteczek dla mnie. No ale to my nie zamówimy kurtyzany, bo nie jesteśmy godni? To co to jest kurwa za burdel? Przecież mam siano i nie mogę sobie nawet kurtyzany przez to? Dobra kurwa, pierdolę takie coś. Słuchaj, rób mnie loada może. Ej, ty. Witaj tajemniczy nieznajomy. Co cię tu do mnie sprowadza? To zawsze wyobrażam, jak to brzmi z drugiej strony, nie? Naprawdę zadałeś to ktoś pytanie? Na przykład by przechodził, teraz albo ktoś wchodzi. Później czeka mnie sporo pracy. Ale tak. Wybacz, nie byłem. O, ja nawet kurtyzany nie mogę zamówić. Nie, 10 sekund, zrób mnie loada. To jest kurwa jakiś żart. Zawsze mnie to rozbraja, kurwa. Rachela, choć nie jest to moje prawdziwe imię, jak pewnie się domyślasz. Jest domyślone. Egzotycznie. Na południowych wyspach jest dość popularne. Nie ma dnia, bym nie myślała o swoim domu. Dlaczego właściwie wybrałaś ten zawód? No, to tylko tymczasowy zarobek. Płaca jest niezła. Poza tym, serwuj... Po wkroczeniu Myrtańczyków na wyspy zapanował stan wojenny. No ja zwykle, kurwa, skipuję wszystkie kascenki. Dość trudno o normalną pracę. Jak idzie praca? Czasem trafi się cham i prostak, ale nie mogę narzekać. Na szczęście moje usługi są za drogie na kieszenie byle oprycha. Nie jesteś stąd, prawda? No, Parę lat temu przybyłam z południa. To już pytałem. Mojej ojczyźnie było wielkie... Jak ci... Przyznaję jednak. My? Nie wyglądasz mi na osobę, która by tutaj pasowała. Doprawdy?
A na kogo ci wyglądam? Na kobietę, która zna swoją wartość, ale musi robić to, co robi, bo życie jest okrutne. Aż tak to widać, powinnam się lepiej maskować. Sodek. Skoro rzucasz takimi stwierdzeniami, przypuszczam, że w swoim życiu musiałeś spotkać wiele kobiet, choć trudno w to uwierzyć. Dlaczego? Bo widzę, jak się denerwujesz. Jak leci? Nie mam czasu. Zostaw mnie w spokoju. Marvin, taki soyboy. To co, co? Ja? Ja się denerwować? Ty, no ale to my mamy jakąś misję, kurwa, tu do zrobienia? Co się dzieje? Halo, co się dzieje? To... kurtyzana? Cokolwiek? Ty bym tu chciał, kurwa, poddymić coś, ale... No ale halo, nie mogę, kurwa. Witam, Ambrosia. Kurwa, co to jest za imię? Co robisz? Co? Prawa w... Gwarantuję, że dużo potrafię. Dobra, kurwa. Z 5:40 jestem w stanie to, kurwa, zignorować. Pewnie, że potrzebuję. Mogę ci to wytłumaczyć na wiele sposobów, mój drogi. Póki co, proponuję ten najprostszy. Nie umiesz się bawić. I jestem Ambrozja. No, Marvin. Trudno zauważyć. Nie, no Marvin, wszystko, kurwa, psuje. Przecież nie wkurwę mnie. No, witam, no, tu. Gdzie ty miałeś ten mieszek ukryty, kurwa? A ty to kto jesteś? Sofia! Nie mam czasu. No nie masz, jesteś kurwa zajęta, widzę. Musisz, no widzę tłumy, które zabawiasz. No racja. Ty, no ale jak to? No niemożliwe, że twórcy zrobili burdel i nie można nic z nim zrobić, no. Przecież to jest kurwa nieludzkie. Nie można tak robić. To powinno być zakazane. Ale podoba mi się, że wszędzie leżą jebane ciuchy na ziemi. To jest akurat fajne. I mini easter egg. Znaczy, no... Taki, że fajna... Dobrze zrobione, że jakby takie, wiecie. Taki smaczek. Easter egg to nie, no kurwa. Ale taki smaczek fajny. Ja bym skoczył przez okno, tylko się trochę boję, że zabiję się. Kurwa, w tej grze cokolwiek zapisywać. Te mój dyski zajebane. Co przeniosę na nowy dysk, to i tak się 5 godzin zapisuje. Jak ja kupię zaraz nowy dysk, bo nie wytrzymię, kurwa. Niby mogę kupić nowy dysk, ale to nie mógłbym... A jest to taki duży dysk. Tak. Terabajt chociaż. Też mogę. Dziś, że kurwa mogę, ale... Ale wolałbym pożyczkować gotówkę na coś innego, kurwa. A nie kupić dysk. Kto to widział? 500 w dysk. Ale wszystko szybciej. Kurwa, taki save w sekundę. No nie, mnie rozniesie zaraz. No wreszcie, ja pierdolę, i można czekać. Tuż się sto... A przecież ja nie mam życia. Dobra, jestem kurwa giga debilem. Gigantus cretinus. Nowy gatunek, kurwa, człowieka. Dobra, kurwa, ja mam 3 IQ, jest to mi się 15 lat czytuje, no nie wytrzymy. Przecież ja, kurwa, 3 godziny na loading skinach marnuję, no. Halo, w tym czasie mógłbym zrobić całe nic, znając mnie pewnie, ale to tak brzmi jak dobra wymówka, żeby się wkurwić. Oczywiście, żebym pewnie w te pół godziny nic nie zrobił. Wyglądasz na... No świetnie. Na pewno mi to pomoże, szkoda, że nie mogę, kurwa, nic tam zrobić w tym burdelu. Bo nie jestem, bo ona mnie nie zna i ja nie mogę. Przecież to oszukaństwo jest fest. Kamaz. Widziałeś to, idziesz do burdelu, a oni ci każą wypierdalać. To w ogóle musisz być, kurwa. Jeżeli w burdelu każą ci wypierdalać, to uznam, to jest przykro trochę. Chłopcze, od... Świetnie. Ale ja bym chciał, zobaczymy i... Jeszcze raz. Musimy iść prosto, musimy iść w prawo i zobaczymy, co tam się dzieje. Tam się coś znajduje, tylko nie wiem, co się znajduje. Tu na pewno też się coś znajduje. Nie bez powodu by to zrobili. No bez powodu? Naprawdę? Nie no, instynkt, kurwa, przetrwania w gotiku mnie zawodzi, no. No musi być tu coś ukryte. No nie wierzę, kurwa, że tu nic nie ma. Ale to trolle jebane. A, magowie wody. A nie, tu coś jest też. Ludwik. Czym się tu zajmujesz? Nie jesteś stąd, prawda? Jak to poznałeś? Po prostu każdy mieszkaniec miasta wie, że jestem kartografem. Jeśli chciałbyś kupić jakąś mapę, tylko powiedz i przygotuj sakiewkę.
Ale chuj mi twoje mapy, chyba że coś jest fajnego na tych mapach. No nie, bez sensu. I miasto Archolos mam. I mapa wyspy Archolos mam. O! Pogadali. Mapa kanałów, świetnie. My musimy tutaj ubijemy jakiś konkretny interes, coś czuję. To muszę ci coś sprzedać. Co by ci tu kurwa sprzedać? Skrzydła to ja nie wiem, czy to jest warte sprzedawanie, bo ktoś to może kupi drożej. Brązowy inos, no masz kurwa. Worek czerwonego pieprzu, no niech będzie. Woda święcona, masz kurwa. Młotek, masz. Złoty talerz, no. Moła, masz. Po co to gówno? Kwarc drogi? Chuja tam drogi. Masz piłę, srebrny talerz i myślę, że to gadani. Dawaj tą mapę. Pokaż, żebym chciał sobie ją zobaczyć. Jest ta mapa. Mapa kanałów. No do tych kanałów musimy się udać. Czy musimy, nie wiem, czy... właściwie to ja nie wiem, co my robimy nawet fabularnie. Na razie... O kurwa, to te takie małe, wypizdowe kanały ja do tego mapy potrzebowałem, przecież ja bym to zapamiętał. Ja bym czysta, chłopie. Coś można jeszcze z tym kartografem? Tu... Aha, mogę mu mieszka zapierdolić. Jak się masz? Trakty są coraz bardziej niebezpieczne. Oj, zajebałem mu mapę miasta. Zaczynają bać się podróżowania. Wolę nie myśleć, jak to się odbije na moich zarobkach. I fajne też, że oni to tak ogarnęli, że kartografowi podpierdalasz mapy. No jest to w jakiś sposób... O! No co, no dawaj kurwa brązowego inosa. Wszystko, domek nie ma z duży, więc i z tobą. Tutaj gdzie idziemy? Tutaj idziemy do miejsca, które nie rozpoznaję. Aha, teraz za każdym razem będzie mi się ta mapa odpalać, no rację. Trzeba mapa miasta Archolos. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj, okej, okay, fajnie, dobrze wiedzieć. Czyli tutaj są magowe wody, oni nie są zaznaczeni w ogóle na mapie. Więc no warto zapamiętać, że się znajdują tutaj. Dlaczego warto? Bo trzeba, musimy z nimi porozmawiać i... Przychodzisz modlić się do Adanosa? No właściwie to tak. On słucha tylko dobrych, pracowitych ludzi. No. Jeżeli chcesz kimś zostać w tym mieście, to musisz przede wszystkim pokazać to czynami. Dobra, wypierdalaj na przykład. Sody na to, a ja potrzebuję, żeby się pomodlić do Adanosa i mieć stówkę przy sobie, bo on mi wtedy życie zwiększa. Kurwa, jak my taką zbroję dostaliśmy na dupę od tego zioma, nam nakopał. Nie wiem, my jak coś kurwa giga słabiaki jesteśmy, co jest? Ja muszę podszkolić się w kurwa strzelanie z łuku. Pokaż mi. I w zręczność, tylko muszę najpierw wbić poziomy, słuchaj. Trzeba mu sprzedać jakieś gówna, czego nie potrzebujemy, co nie potrzebujemy. Srebrne i nosy, a po co to komu? Srebrne puchary, a po co? Patelnia może się przydać. Młotek jeden, te menzurki też mogą się przydać. Te węgry może, miotły sprzedamy. Perła, no też mogę sprzedać. Owce, why not, nawet nic za to nie dostanę. No i dobra, mamy stówkę. Idziemy się pomodlić do Inosa, czy tam do Beliara. Tutaj chyba do Inosa się modlimy. Słuchać mnie? Dobra. No kurwa, jakby mi się okazało, że się nie odciszyłem, to ale by było kurwa jaja. Padłbym ze śmiechu, umódź się. A, ty! I ofiarować swoją wiedzę? O, tutaj jest coś tricky, nie podoba mi się to. Save. Kiedy widzisz, jak gracz save'uje i wyciągam, jestem swoim ulubionym, miałem kurwa, od kiedy gram w tą grę. Nienawidzę, jak mi nogi cierpną, ała. Ałaja. To jest fajne słowo, ałaja. Co to daje? Adanos zwiększy twoją ochronę, Adanos oczyścił... Nie rozumiem. Co oczyścił mnie? Coś mnie oczyścił, kurwa. Co mnie oczyścił? Czegoś mnie oczyścił. Nie podoba mi się to. Muszę sprawdzić na nagraniu. No, wygląda na to, że oczyścił mi ducha. Czy... Chyba dobrze. Nie wiem. Dobra, witam obywatelkę. Magu wody, słuchaj. Patracjan. Jakie wy macie dziwne imiona. Witaj. Witaj, młodzieńcze. Witam. Nazywam się Patracjan. Jeśli oni... tylko potrzebujesz z czymś pomocy, to chętnie ci jej udzielę. No, szachy. Szukam pewnej książki. W takim razie świetnie trafiłeś. Mam ich sporo na podorędziu. Świetne, a może masz też coś z kradzieżą? To bym chętnie... Nazywa się Prawidła Szachowe. Zdaje mi się, że gdzieś taką mam. Jednakże nie mogę ci jej tak po prostu dać. Musiałbyś na nią zapracować. No dobra. Co on zrobić? Nie ma nic za darmo. Co mam zrobić? A mi się niewygodnie siedzi fest.
Nocy na wyspie bywają chłodne i ciemne, a nie każdy ma tyle szczęścia, aby móc schować się w ciepłych murach swojego domostwa. Idź do dzielnicy Biedoty w porcie i rozpal, proszę, koksowniki. Powinny chociaż odrobinę ogrzać tamtejszych obywateli. Koksowniki? Dobrze, powinienem wiedzieć coś jeszcze? Uważaj na siebie. Poza najuboższymi lubią się tam kręcić bardzo podejrzani ludzie. Dobra, mam zbroję, kurwa, za 1000 gold. Żebyś miał jak pracować. Mam nadzieję, że wrócisz cały i zdrowy. Dobra, to po koksowniki, kurwa. Gambit Królowej. Powinienem się spodziewać, że nawet magowie wody nie dadzą mi nic za darmo. Mam udać się do dzielnicy Biedoty w porcie i rozpalić koksowniki. Oby nikt nie poderzną mi gardła. Kurwa, co to jest koksownik? Koks? To wiem kto to. To widz. Ale koksownik? To widz subskrypcją. Gigawidz. Ale nie no. No kurwa, nie wiem co to jest. Dobra, to zaraz może dokończymy tą misję i na razie sobie z nim pogadajmy, no. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? I zrobimy tę misję. Kapłanami Adamsa. O, ja sprawdzę, co to jest koksownik. Utrzymanie równowagi na świecie oraz pomagamy potrzebującym, gdy tylko damy radę. Staramy się przy tym nie udzielać pomocy materialnych. Wolimy zapewniać ludziom uczciwą pracę, dbać o ich rozwój duchowy oraz sprowadzamy ich na dobrą ścieżkę, jeśli pobłądzą. Zwiększysz moją magiczną moc? Synu, nie mogę tak po prostu nauczać o sekretach magii kogoś, kto nie jest nowicjuszem. A w zamian za datki byś mnie czegoś nauczył? Owszem, w zamian za datki mógłbym ci pokazać, jak zwiększyć swoją moc magiczną. Zwiększ. Oczywiście. Nie chcę, pobłogosław mnie, no, a coś to da? O, mana plus jeden. Oczywiście, chłopcze. Dzięki. Adanosie, miej w opiece swoje dziecko. Pomagaj mu w zwalczaniu przeciwności i sprawiedliwie oceniaj jego uczynki. A jeśli pobłądzi, sprowadź go na dobrą drogę. Idź w pokoju, synu. Co nowego? Modlę się do Adanosa, by ta wojna jak najszybciej się skończyła. Słudzy Inosa i Beliara niestety nie potrafią pojąć, jak niszczycielskie są ich konflikty. Dobra, to wszystko? Bo odpaliłem jakiś film niestety, więc zaraz wam się włączy pewnie dźwięk. O. Dobra. Co? Idziemy dalej. Proste, że idziemy dalej. Co tu się dzieje? A może odpalmy te koksowniki, bo i tak będziemy musieli to wrócić. Już dowiedziałem się, co to jest koksownik. To takie, kurwa, jak mają te... Jakby pali się takie ognisko w takim, kurwa... Powiedzmy śmietniku, coś takiego, nie? Tak jak mają bezdomni, albo coś takiego, nie zawsze taki śmietnika. Tylko to jest takie chyba koksownik, to jest coś takiego chyba specjalnego. Gdzie jest konkretnie dzielnica, kurwa, Biedoty? W tym porcie? Ja myślałem, że cały ten port to jest, kurwa, dzielnica Biedoty. Więc w sumie nie wiem, co tu się dzieje, kurwa. Ale spróbujemy znaleźć, ty. Może się dowiemy, gdzie są te koksowniki. Czego tu szukasz? Okej. Okay. No, to nie było takie trudne. Dzielnica Biedoty, kurwa, ja wiem chyba gdzie może być ta potencjalnie ta dzielnica Biedoty. I za nami. Tak mi się wydaje, że to tam. Jak nie tam? Jo, ciekryńca. No dobra, chodźmy tam. No tam ktoś mi już groził, że mi poderznie gardło, więc wygląda na to, że tam może być. To nie wygląda najgorzej, tu nawet ten port wygląda tak. Spoko wygląda, masz jakichś strażników i tak dalej, sobie tu stoją, kurwa, chillują bombę. Mamy tego. Mamy gildię kupiecką, właśnie, bo z tego co rozumiem, to mamy dwie opcje do wyboru, czyli gildia kupiecka, do której możemy dołączyć i straż miejska. Z tego co pamiętam w poprzednim Gothiku, czyli w Gothiku 2, oczywiście na nagraniach, bo tego Gothika kilka razy przeszedłem. Dołączyłem do strażników, żeby zostać paladynem, bo nigdy mi się to nie zdarzyło wcześniej. Także, o, jest tu jakiś kowal, okej. Okay. Także teraz wydaje mi się, że szczerze mówiąc, ja osobiście, no z tych dwóch opcji, to na pewno bym nie został strażnikiem, wolałbym gildię kupiecką. Tak mi się wydaje, że w to pójdziemy. Kim jesteś? Nazywam się Doran. Jakbyś nie zauważył, pracuję tu jako kowal. A ty jesteś klientem, czy po prostu przyszedłeś, żeby mi przeszkadzać? Przeszkadzać. Skąd te nerwy?
Ostatniej nocy strażnicy zrobili obławę na mojego sąsiada. Znaczy, sługa, kurwa. Dół jest inny, góra jest inna i skierowane taśmą. Co ciekawe, facet nigdy nie miał problemów z prawem, ale dla pewności wywrócili jego chatę do góry nogami, bo czemu nie? Jak, znaleźli coś? Gdzie tam, ale to było do przewidzenia. Ludzie Rodericha tylko sprawiają wrażenie, że pilnują porządku, a prawda jest taka, że robią co im się żywnie podoba. Ten terror, bo inaczej tego nazwać nie można, musi się kiedyś skończyć. W przeciwnym razie ludzie wyjdą na ulicę, a Morris będzie miał krew na rękach. A kto przeszukał? To była straż miejska przeszukała? Chyba tak, jebać straż miejską. Czym tutaj handlujesz? Narzędziami. My wpłaciliśmy. Oczywiście, że mamy straż miejska? Na bystrzaka to mi nie wyglądasz. Więc nie wiem, też ja bać straż miejską w Polsce. Pewnie, że tak. Pokaż mi te towary. Pokaż. A mi z twarzy towary. Śmierdzi. Jod się kręca. Za sam się posikiem. Kurwa, czas umieć zęby. Topór, młot, kowalski, a to masz takie rzeczy. Duża bryłka srebrna. To jest fajne chyba. Kurwa, ja się muszę nauczyć kowalstwa. Przecież ja bym sobie wykuwał tak miecz, sprzedawał. I ci kręcę, przecież to jest biznes. Czemu ja nie umiem tego? Ja wiem, czemu nie umiem tego. Bo oczywiście, że nie mam punktów nauki. Ja w ogóle poziomów nie wbijam. Co się dzieje? Co nowego? Trzeba iść i porobić misję. Nie zajmiemy więcej uchodźców, w mieście wybuchnie zaraza. Jestem tego pewien. Już teraz ludzie uskarżają się na różne bolączki. A co będzie później? Zaraza. Dobra, pogadali, wszystko w porządku. Widzę, że wkurwiony, dobra, jesteś, nie przeszkadzam. O, czyli to mam odpalić. Jak to kurwa czym? No pochodnią odpal. Cyk. Okej, okay, nowy wpis. Już porobiłem, wszystko zrobione, już ten. Misja wykonana, jeden koksownik odpaliłem, wszystko jest w porządku, już dogadani. Chowaj mnie tą pochodnię. Zobaczymy, poden. Gdy mikrofon mi zasłania, kurwa. Jeszcze koksownik, mieszkańcy będą mogli przy nim spokojnie ogrzać. Jeszcze cztery? Ile kurwa? Jakie cztery? Piekun slumsów, kurwa. Ty. Do zobaczenia. Połama. Coś mi nie wygląda jak opiekun. Co miałem mówić, że w jednym z budynków w ogóle słyszałem kurwa bardzo dziwne dźwięki. Ej, ktoś tu przyjdzie? Dobra, otwieram ten kufer, wypierdolony mam. Prawo. Kurwa mać. Ja pierdolę, wiedziałem, że to się tak skończy. Kurwa, ja mam zapis 15 lat wcześniej. Gdzie mam zapis? Już chuj w to, serio, w sensie... Już kurwa jebać. Wypierdalaj z tym strażą. Jebać to, już kurwa zapłacę, już srebrny pierścień od niej wziąłem. Dobra, nic nie będę płacić, wypierdalaj. Nie no, nie chciałem jej zabić, kurwa, teraz jest mi przykro, zabiłem człowieka. Normalnego go obywatela zabiłem. Nie, że jakąś, jakiegoś bandziora. Jocie Krylinca, co my narobiliśmy? Dobra. Dobra się było, kurwa, z mieczem nie rzucać, proste. Jebać. Przynajmniej nie zgłosi przestępstwa z tego, co ja rozumiem. Więc zajebij się. No sadek, bo okradłem się, a się bronić jeszcze ją zajebałem, ale no nic, takie życie, trudno, witamy w slumsach. Ło, co jest kurwa, obudź się. Pokaż co to jest, obudź się. Obudź się, dzień za dniem południowa zaraza toczy nasze miasto, to obcy, którzy nie rozumieją naszej wiary, kultury i tradycji. Ci pozbawieni skrupułów barbarzyńcy, nie tak dawno mordowali naszych chłopów na froncie, a dziś Morris bez zdania racji rozdaje im złoto, przydziela pracę i buduje chatę. A Morris to jest, kurwa, ten szef tu? Gdzie jest prawo, gdzie sprawiedliwość? Tam, gdzie zawodzi władza, mieszkańcy muszą złożyć sprawy w swoje ręce. I od się kręca. Gdzie ja znajdę to gówno do odpalenia, bo przecież mnie zaraz kurwa rozniesie coś. Trzeba patrzeć za tym na dole i szukać tego. Przecież my spędzimy tu kurwa 4 lata. A tu jest, dobra. Może tych koksowników jest więcej, jakby. Tak jak to teraz? O, dobra. To mogę z tą pochodnią w sumie chodzić. Witam.
Dobra, dobra. Będzie chyba jednak łatwiej niż sądziłem. A w ogóle oni tu organizują gdzieś bitwy, nie? Biją. O, witam. Ale coś my nie pogadali. Alder. Jakaś postać może na później. Jeszcze koksownika szukam. Witam serdecznie. Jeszcze jeden tylko. Trzeba zwracać uwagę. Te takie górne to są raczej lampy, a nie koksowniki, prawda? Prawda. Widzę. Widzę cię. Widzisz mnie? Widzę. Widzę. Dobra, wszystko, tak? Jeszcze cztery mogę wracać? No to... No... No to... A jeszcze cztery, czyli jeszcze jeden, tak? No dobra, kurwa. Witam. Git powinno być teraz, prawda? Świetnie, nowy wpis. Spoko. Spełniłem prośbę. Pora, by on dotrzymał swojej umowy. No i fantastycznie. Może jeszcze znajdę i odpalę. Może znajdę kogoś tu ciekawego w ogóle, tak sobie patrzę. Opiekun slumsów. Może jakąś ciekawą i interesującą postać tu spotkamy. To jest wejście do tego chłopa, co tu Łuki chyba robił, nie? Obudź się. Obudź się. I tu jakieś dziwne dźwięki ogólnie są. Tutaj? Gdzieś tu były kurwa dziwne dźwięki. Jakby zombie. A w ogóle to jest pojebane, ale jest to prawdziwe. Widziałem tego. Widziałem w gierce, są na przykład, ja nienawidzę takich względów, ja nienawidzę takich rzeczy ze względu, że jestem straszną cipą, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ale są tu, słuchajcie, że na przykład idziesz sobie i nagle ci płacze ktoś, nie? I ty tam zaglądasz, a to duch, on znika. I pojawiają się na przykład zombie za plecu. Zajebiste. A jednocześnie jakbym se grał o trzeciej w nocy, to bym kurwa chyba na zawał, patrz, przysięgam, nie? To nie jest dla mnie, nienawidzę takich rzeczy, kurwa. Ja już jak pomyślę o tym, to już jestem zesrana, co dopiero wiesz. Zamknijmy tu drzwi, bo tu był chyba kufer, tutaj tego chłopa zabili. A ja tego kufra chyba nie mogę otworzyć, także dzisiaj skorzystamy z tej okazji, bo mamy całkiem, kurwa, całkiem sporo wytrychów. O kurwa, stara kusza jesionowa. No ale siekiera ty. Za 35 siły 50 zadaje, no jest to... Jest to całkiem fajna broń ogólnie. Czemu ja mam tak mało strzał, halo? Trzeba podokupować. Strzały trzeba kupować, jak ci znajdę, bo znowu będę zaraz tak, że ciągnę łuk, kurwa, i tam nie ma strzał. Mapa. Mapa. I wracamy. Bor, czy ja ciebie znam? Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Bor. I nikt nie ma takiej wiedzy o porcie jak ja. Żyję tu od małego i znam wszelakie sposoby na przetrwanie wśród takich szubrawców, jak mieszkańcy tej dzielnicy. Skoro znasz wszelakie sposoby na przetrwanie tutaj, to może mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Cóż, niewykluczone, że za parę monet mógłbym ci powiedzieć, jak zarekwirować zawartość czyjejś kieszeni. 5 punktów doświadczenia, tak? Czy tam punktów nauki. Fajne. Bardzo fajne. Tylko, że nie da rady. Jest całkiem w porządku. Bo kurwa mamy ci. 3 punkty, 2 punkty, ale na pewno wiem na co następnym razem wydam goldzika. I będzie to inwestycja w okradanie mieszkańców. Fajne, wreszcie znalazłem kogoś, kto mnie tak nauczy, co spoko. No i wszystko, i co? Idziemy. No idziemy, kurwa. Idziemy tego, do magu wody. Mówimy, że normalnie koksowniki zostały, ty, a tam jakaś zadyma jest. Idę oddać questa. Po kolei, widzowie, popatrzcie, ile my mamy, kurczę, questów. Zaraz się pogubię we wszystkim questami, już nie będę. Niby z jednej strony warto jest brać te wszystkie questy i po prostu, bo przy okazji je wypełniamy nawet. Tak samo jak ja chodzę po tych rzeczach. Chodzę po tych barach, po tych burdelach. I nagle się okazuje, że do każdych z tych osób mam jakieś, kurwa, sprawy, nie? I to jest spoko. No ale... Bo przy okazji sobie tę misję wypełniam, ale...
Ale kurczę, się będę gubić na odcinkach, Sadek. Może ty masz czał, ty na pewno masz czał, witam. A, ty nawet nic nie sprzedajesz, kurwa. Fejkowy sprzedawca. Fake. Jest kurwa sprzedawca. Jak jest sprzedawca? Mam już to, shopper, kurwa? Nie no, shopper na pewno nie, jak to identycznie brzmi. A coś pewnie z shoppingiem, nie? A może i nie? Handlarz? Kurwa, no mam to na końcu języka. To jest 1000 razy. Trader. Chyba tak będzie. To taki, no chyba taki trader to taki właśnie, taki handlowiec. A shopper? Może istnieje takie słowo, kurwa. Chopper istnieje, a shopper? Ale jeżeli istnieje słowo shopper, to wydaje mi się, że bardziej taki, kurwa, gościu za kasą. Coś takiego. Ale kurwa, coś wątpię, że w ogóle takie słowo, kurwa, istnieje w słowniku. Ja sobie, kurwa, wymyślam. Rozpaliłem koksowniki. Doskonale. Teraz ci biedacy przynajmniej nie będą się co chwilę rozchorowywać. Kiedy cię nie było, znalazłem twoją książkę. Dziękuję, mistrzu. No i wszystko. Pobłogosław mnie? Jeszcze raz? Oczywiście, chłopcze. Adanosie, idź. Idź to w pizdu, jak ty teraz masz mnie błogosławić. Przednio pobłogosławiłeś i koks było. Ty, a... O kurwa, tu magiczne rzeczy. O, ile tu postaci jest. Witaj. Witaj, chłopcze. Potrzebujesz pomocy duchowej? No jest 36 minut, to do końca odcinka będziemy, kurwa. Jedna misja, 50 minut gadań. O kurwa. Co mi możesz powiedzieć o magach wody? Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa, próbującymi żyć zgodnie z jego wolą w tym brutalnym świecie, rozdartym konfliktem sług Inosa i Beliara. Patrząc na ich obecne zmagania, trudno mi sobie wyobrazić, że jeszcze 30 parę lat temu ich walki były sporadyczne. Niestety, paladyni postanowili całkowicie wyplenić istoty wyznające Beliara, niszcząc dwie z czterech ich głównych świątyń. Ich intencje może i były szlachetne, ale zapoczątkowały stałą i niekończącą się wojnę, a ludziom wierzącym w sprawiedliwość trudno jest odnaleźć się w takich warunkach. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Pewnie niewiele ponad to, co już wiesz. To duża i piękna wyspa, stolica wschodniego archipelagu. Niestety obfitująca również w wiele niebezpiecznych miejsc. Od wielu lat należy do królestwa Myrtany, ale zanim została podbita przez Maksyma Robarytę, zamieszkiwał ją lud Wolfzaka. A przynajmniej taką nazwę nadali mu historycy. Sami nazywali siebie inaczej. Tutejsza ludność uwielbia historię o Wolfzaku i jego synach, ale ile jest w nich prawdy? Pewnie niewiele. Nauczysz mnie czegoś o magii? Chłopcze, magia to trudna sztuka, której opanowanie jest możliwe tylko dzięki wieloletniej nauce, pokornej i wymagającej, ale dającej człowiekowi ogromne możliwości. Właśnie dlatego dawno temu podjęto decyzję, że będzie się jej nauczać tylko w klasztorze. Zostań nowicjuszem, a poznasz jej tajniki. Powiedziano mi, że zajmujesz się runami. Dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Od wielu lat zajmuję się zbieraniem zaginionych run i sprowadzaniem ich do klasztoru. To święte przedmioty i nie powinny leżeć i gnić w ziemi. Za każdą runę dam ci kilka zwojów magicznych, zawierających to samo zaklęcie. Brzmi to jak dobry deal, bo ja i tak z tego nic nie zostanę innego. Mam dla ciebie magiczną runę. Kurwa, ale to też dużo kosztuje, to ja nie wiem, czy... Nie no, chyba chcę. Chcę? Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Super. Nie, to się opłaca, jak ja 500 to dostanę. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Doświadczenie. Trzeba więcej zabijać potworów. Dziękuję ci, synu. Upewnię. Trzeba więcej potworów, bo ja muszę wbić poziomy. Dobra. Słuchaj.
Czemu runy można znaleźć w tak różnych miejscach? Odpowiedź jest prosta. Magowie to też ludzie. Tak jak wszyscy padają ofiarami kradzieży, zdarza się też, że podczas zbierania ziół napadnie ich z zaskoczenia jakaś niebezpieczna bestia. Wiele run znaleźć również można w starych grobowcach. Zgodnie z tradycją magowie często byli z nimi chowani. Niektórzy traktują nawet runy jak ozdoby do domu i próbują je kolekcjonować. Chyba nie zdziwi mnie już żadne miejsce, gdzie znaleziono runę. Towary. Pokaż mi swoje towary. Aha, czy ja jak sobie leczę Czyli w to do kapliczki Adanosa w mieście Archolos? Kurwa, a wiecie, żebym to kupił? Bo czasem mi się tak nie chce zadupcać. Bierę to. Kupuję to. Czemu by nie? Czyli ja rozumiem z tego, co kumam to ja się mogę nauczyć tej magii, tak? Ogólnie magia jest OP. Zawsze w Gothiku każda magia była OP. Z tego, co słyszałem, bez warto jest iść w magię. Ja nigdy nie idę w magię, bo... Ty czarna perła. Ach, to wszyscy oni zajęci. Ja nigdy nie idę w magię, bo jakieś, nie wiem, nie takie bardziej ludzkie rzeczy, jak strzelanie z łuku mi sprawiają o większą przyjemność. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale jeżeli mam taką opcję, to sobie tak zawsze wybieram. Jakoś tak o wiele bardziej wolę łukowanie i strzelanie, machanie wielkim toporem, jeżeli magię. Dobra, cyk. No i co? I soku. A za tą czarną perłę to na bank jest kupę siona. Ile? Ile za czarną? Ile? Co? Jakby tu jeszcze znaleźć coś. Otwieram te wszystkie muszle i liczymy na to, że znajdziemy tam coś. Coś kozackiego. Ostryga. Ostryga. Siarka? I kurwa, ostatnio to mieliśmy takie szczęście, bo jak ostatnio otwarłem te muszle, to w pierwszej jebanej muszli znalazła się perła, halo. To było jakiś gigafart. Dobra, najpierw ci okradnę, opierdolę ci to, co masz kurwa w tym w regale na książki i teraz kobus, porozmawiajmy tu witaj, jakieś... Magu. Co? Kto? O nie, 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 tylko nie to i cała praca na nic. Niech to. Ty, dlaczego mi przeszkodziłeś? Chciałem... Nie mogłeś poczekać 5 minut, aż skończę? Zmarnowałeś wiele godzin mojej pracy. Nie mówiąc już o materiałach potrzebnych do tego zaklęcia. To może ja sobie już pójdę. O nie, absolutnie. Tak łatwo się nie wywiniesz. Ty to spabrałeś i ty to naprawisz. A jeśli odmówię? To Roderick będzie miał nową gębę do wykarmienia w lochach. Już ja się o to postaram. No co ty gadasz, no? No jest. Chyba nie mam wyboru. Nie masz. Dobrze, to wytłumacz mi chociaż, o co w tym wszystkim chodzi. W zasadzie nie zaszkodzi, jeśli będziesz wiedział odrobinę. Może się nauczymy o magii. Nie uszło to mojej uwadze. Za pomocą zaklęć. Próbuję zakląć wodę w idealną sferę. Wodę w idealną sferę? Chcę zrobić kulki z wody. Woda dopasowuje się do kształtu naczynia, sama z siebie nie... W tym cały sens, żeby nie było potrzebne żadne naczynie. Woda ma zachować swój kształt, niezależnie czy je dotykasz, czy nimi rzucasz. To chyba niemożliwe. Dla magii nie ma rzeczy niemożliwych i udałoby mi się, gdybyś nie przeszkadzał. Dlaczego nie zaczniesz od nowa? Do zaklęcia potrzebny jest przedmiot, dzięki któremu nadam wodzie odpowiedni kształt. Przerywając zaklęcie, sprawiłeś, że wszystkie moje perły rozpłynęły się w powietrzu. Nie, nie, nie. Nie. Odmawiam. Dlaczego akurat perły? Bo mają kształt idealnej sfery. Już ci mówiłem. Dobrze rozumiem, że mam znaleźć dla ciebie perłę? Nie. Nie perłę, tylko perły! Zaklęcie ma małą skuteczność. Żeby mieć pewność, że otrzymamy chociaż jedną, musimy mieć minimum 8 sztuk. 8 pereł razy 120. Gdzie ich szukać? Kup, znajdź. 960 złotych złotego golda. Przynieś mi 8 sztuk. Gdzie je znajdziesz? Nie 960. Jasne. W takim razie idę ich szukać. Mhm.
Oczywiście, że kurwa nie znajdę tego. Chyba, że znajdę, jeżeli znajdziemy, to ich się za bardzo nie opłaca sprzedawać, bo one tam, te perły to jak je sprzedaję, to tam za 18 golda, to tam już mogę tą stówkę machnąć ręką i zrobić tą misję, przynajmniej expo na pewno dostanę. Porządek rzeczy na świecie, świetnie, przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie. Mak wody, ty raczej nie masz nic do powiedzenia, ale... Hej, mam dużo spraw na głowie. Dosłownie nie masz nic za dużo do powiedzenia. Dobra, myślę, że nie będziemy już tutaj kontynuować dalej. Macie tu jeszcze sobie tom drugi przeczytać, jeżeli chcecie. Nie ma tu już co za bardzo robić, w sensie jeśli chodzi o tą misję z tymi magami, to te perły wody to na pewno nie ogarnę. Myślę, że dobijemy Gambit Królewski i Obywatel Marvin, bo to mniej więcej się znajduje z tego, co kojarzę na samym początku gdzieś. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć. Przy kapli... No nie, kurwa, przy tam gdzie są gildia kupiecka, to jest tam. Kurwa, rozumiecie, że to nigdy nie działa? Za każdym razem, kiedy używam tych run teleportacyjnych, przecież kupiłem te runy teleportacyjną, tak? Kupiłem. Używam? No używam. I co? I gówno. Prawidła szachowe, mogę przeczytać? Nie mogę. I zawsze jestem, kurwa, za daleko. To ile? Gdzie ja mam stać? Dobra, weźmy tutaj w sumie, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. No zobaczmy, co tu się dzieje, no. Kurwa, co to jest? Harpia Alice. Joci Krynsa, ty. Co tu się dzieje? Dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Którą mam minutę? 46. No dobra, Stamica. Czym się zajmujesz? Jestem Alice i handluję różnymi różnościami. Od gratów z piwnicy, przez przedmioty znalezione na ulicy, aż po trofea zwierzęce. A propos, widziałeś już moją harpię? Jest bardzo przyjazna. Jeśli podejdziesz, nie powinna zacząć krzyczeć. Pokaż mi. Ciekawe, amulet... O kurwa, premia do siły, obrona za każdy pierścień i amulet z Archalos Plus. Ja pierdolę, premia do walki kusem. Co tu się dzieje? Amulet z wnętrzności, punktów trafień, ale zajebiste rzeczy. Pierścień Myrtańczyka, premia do zręczności, jocie Krynca. Fajne rzeczy ma. Fajno, podobają mi się rzeczy. Trzeba kupić tego, strzały trzeba kupić. Średni, tak jak brakuje, brakuje mi złota. Dobra, ja sobie tutaj pohandluję, wrócę i będziemy się widzieć, jak będziemy w następnym odcinku, jak będziemy wykonywać misję. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądacie techniczne serie, dzięki za 10 tysięcy wyświetleń. To się kurwa giga koksami. Mogę z nią pogadać? Ona lewituje, coś tu kurwa nie gra. Chyba nie aż tak przyjazna. Cicy. O kurwa. Giga cicy. Dobra, witamy. Spierdalam i widzimy się dzisiaj. Odcinki są dwa razy dziennie, pamiętajcie. Pozdro widzowie.